Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, protestantki sobie nasze kochane absolutnie nie radzą. Prawda, ze słowami Chrystusa, to jest ciało moje. Absolutnie nie radzą sobie z odpowiedzią na pytanie, jaki to jest chleb, który zstępuje z nieba. Jaki mają chleb od Ojca? Jaki mają chleb zstępujący z nieba, który daje życie światu? Próbuję się tutaj, co po niektórzy wychylać, jak pani Madzia z panią Agnieszką, prawda, że tu chodzi o słowo, że tym chlebem jest słowo. Tak? No, ja napisałem do pani Agnieszki, no ale Chrystus mówi, że chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało, a nie moje słowo. No i pani Madzia zadaje mądre pytanie, a czy Chrystus nie był słowem? Tak, tylko zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Pierwszy rozdział świętego Jana, Ewangelia. Od pierwszego wersetu. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, tak? I później słowo stało się ciałem, tak? I słowo, które stało się ciałem, dało nam to ciało, którym się stało słowo, tak? Słowo, czyli Bóg, Syn Boży, dał nam to ciało, którym słowo się stało, tak? A słowo stało się ciałem i to ciało, którym się stało słowo, zostało nam dane do spożycia. Ciało Syna Człowieczego, tak? Chrystus nie mówi w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana, że chlebem, który ja wam dam, jest moje słowo. Więc wy wymyślacie na przekór Chrystusowi, który kilkukrotnie to mówi, że chlebem, który dam, jest moje ciało, zaprzeczacie na przekór faktom wieczernika, bo Chrystus w wieczerniku nie wziął zwojów Starego Testamentu i nie powiedział, że to jest ciało moje, że to ten chleb, to jest to słowo i tam jakieś wasze wymioty, tylko wziął fizyczny chleb i powiedział, że to jest jego ciało, tak? I Chrystus mówi niejednokrotnie, że chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało, nie mówi, że chlebem, który ja wam dam, jest moje słowo. To wy wymyślacie, to wy chcielibyście, żeby tak powiedział, tak samo jakbyście chcieli, żeby Chrystus powiedział, to jest symbol mojego ciała. Tylko że nie mówi ani tego, że to jest, że chlebem jest słowo, ani tego, że ten chleb jest symbolem mojego ciała, czy tam znakiem. No nie mówi tak. Dlatego sobie absolutnie nie radzicie, a wszelkie jakieś próby wychylenia się przed szereg, coś udowodnienia, pokazują wasze kłamstwo, bezradną bezradność i totalne odrzucenie wiary w słowa Chrystusa, tak jak wczoraj Klej. W pierwszym zdaniu mówił nie, nie powiedział, że to jest ciało, a w następnym Chrystus wziął chleb i powiedział, to jest ciało jego. O, czyli tak nie powiedział, że powiedział. To jest właśnie zatwardziałość obłąkanych protestantków, którzy dali się zatruć tym protestanckim wymiotem. Moi drodzy, to tak w ramach wstępu. Nasz Rafałek kochany dokonuje tutaj przekłamania przykazań Bożych, przekłamania treści, bo sobie nie radzi. Zresztą cały protestantyzm sobie z niczym nie radzi. Moi drodzy, wczoraj powiedzieliśmy sobie trzy słowa o obrazach, prawda? Mianowicie o tym, że o arce, tak? Że Bóg objawia swoją łaskę właśnie przez arkę. Odnieśliśmy się tutaj do fragmentu Słowa Bożego, z którym sobie protestantyzm absolutnie nie radzi, jest bezsilnie bezsilny, a mianowicie 6 rozdział 2 księgi Samuela. Ile razy się do tego fragmentu odnosimy, tyle razy protestantki sobie z tym nie radzą i uciekają jak diabeł od święconej wody, bo tam jest napisane, że przez arkę, czyli przez drewnianą skrzynkę, którą Bóg nakazał uczynić, Bóg dokonuje błogosławieństw, tak? Okazuje łaskę i miłosierdzie, tak? Właśnie przez arkę, przed którą uprawiają procesje i składają ofiary. No, protestantki sobie z tym nie radzą. Moi drodzy, Rafałek tutaj zakłamuje w sposób bardzo ordynarny proste słowa pańskie. Pisze tak. Przykazanie dekalogu mówi jasno. Grzechem nie jest narysowanie sobie aniołka czy wyrzeźbienie go, lecz uznanie go za Boga i oddanie mu czci
jak żywemu, prawdziwemu Boga. To jest kłamstwo, Rafałku. Gdzie jest napisane, że, nie jest, że, może, że grzechem nie jest uczynienie sobie aniołka? Tak? Kłamstwo tutaj, moi drodzy, jeżeli sobie pójdziemy do Księgi Wyjścia 23:4, co Chrystus mówi? No to może przeczytajmy sobie to, żeby nie było, że parafrazuję. Protestantki znają to wszystko na pamięć. Prawda? Ale właśnie dlatego, że nie radzą sobie ze Słowem Bożym, no to muszą dopuszczać się perfidnych, ordynarnych, prymitywnych przeróbek. Moi drodzy, Rafałek tu mówi, że nie jest grzechem, że dekalog tu wyraźnie mówi, tak? Przykazania dekalogu mówi jasno, że nie jest grzechem, tak? No to przeczytajmy sobie to, co mówi dekalog z Księgi Wyjścia 20 rozdziału i zobaczymy tu kłamstwo Rafałka. Bóg mówi, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, ani tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Wykrzyknik, nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył. A więc Rafałek mówi, że nie jest grzechem sobie uczynić, że dekalog wyraźnie mówi, że nie jest grzechem sobie uczynić, tak? Przepraszam, Rafałku, dekalog wyraźnie mówi, że nie będziesz niczego sobie czynił, tak? A Rafałek próbuje przekłamać Słowo Boże, tak jakby Bóg miał powiedzieć, uczyń sobie, ale nie czci, tak? Nie, Bóg zakazuje w dekalogu czynienia czegokolwiek, tak? A więc, jeżeli Bóg miałby być konsekwentny według myśli protestanckiej, to arka nie powinna była powstać, tak samo jak wąż na palu. Dlaczego? No bo Bóg zakazał czynienia czegokolwiek. Protestantyzm jest tak obłąkanie głupi i tak głupio obłąkany, że on nic nie rozumie. Nie rozumie, o czym mówi tutaj Bóg i nie rozumie, o czym mówi nakazując czynienia arki. Nie radzą sobie z tym, a jak już sobie chcą poradzić, no to zakłamują Słowo Boże, dodając do słów Chrystusa, że tak, powiedział, że to jest chleb, ale tak powiedział, że dalej, że to jest ciało Jego, ale dalej to jest chleb, bo powiedział w domyśle, że to jest znaczy Jego ciało, tak? No nie, 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 nie powiedział tak. Czy, że chlebem, który ja wam dam, to jest moje słowo. No też tak nie powiedział, tylko moje ciało. I to protestantków boli. Więc Bóg zakazał czynienia czegokolwiek. Więc dlaczego nakazał arkę? Próba podpierania się tym fragmentem, któryśmy teraz przeczytali z Księgi Wyjścia, że nie wolno czynić rzeź Chrystusa, jest po prostu, to nawet nie jest kula w płot, bo kula w płot to znaczy, że ta kula wyleciała z armaty i doleciała do płotu. To jest po prostu autoeksplozja w momencie próby odpalenia. To jest po prostu wywalenie tej armaty w kosmos, a te obłąkańce protestanckie siedzą z okupconymi twarzami, z przypalonymi włosami, prawda? No to jest protestantyzm, prawda? Kopciuchów, którzy nawet nie potrafią walnąć kulą w płot. Bóg zakazuje czynić czegokolwiek, ale nie zakazuje czynić czegokolwiek, co jest na ziemi pod ziemią, czyli stworzeń, tak? Natomiast arka była znakiem obecności Bożej, tak? I przez tą fizyczną arkę, drewnianą, pokrytą złotem, Bóg okazywał swoją łaskę. Składano przed nią ofiarę, obnoszono ją uroczyście w procesjach. I to nie było bałwochwalstwo. Dlaczego? Bo arka była znakiem obecności Bożej, była rzeczą świętą. Rafałki i całe protestantki boją się 5 psalmu, w którym jest napisane, czytaliśmy o tym wczoraj, pokażcie mi komentarz. Nie, dla protestantków to nie istnieje, bo tam jest o oddanie pokłonu przed Twoim świętym przybytkiem, a święty przybytek to nie jest Bóg. Święty przybytek to było dzieło rąk ludzkich, tak? Więc Rafałek po prostu gimnastykuje się w kłamstwie, w oszustwie, a pokazujesz tylko efekt tej gimnastyki, czyli prymitywizm i prostactwo.
Dalej, chleb jest materią, wytworem rąk ludzkich i wystawianie go do adoracji jest złamaniem dekalogu. Chleb czczony w boski sposób i mówienie o nim, że to Bóg z całym bóstwem w wyniku przeistoczenia to wielkie nieporozumienie. Jezus mówił, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie i że Bóg jest duchem, nie materią, a ciało na nic się nie przyda. Ale czy mówi moje ciało na nic się nie przyda? Poza tym, Rafałku, zobacz, jak jesteś głupi. I cały protestantyzm. Jeżeli Chrystus mówi 5 wersetów wcześniej, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, to jak 10 wersetów dalej może powiedzieć, że to, że ciało moje się na nic nie przyda? To albo daje życie wieczne, albo jest nieprzydatne, albo jest nieprzydatne, albo daje życie wieczne. Rafałku, jesteś tak tyle głupi razem z całym protestantyzmem, że nie dostrzegacie różnicy między moje ciało, ciałem Syna Człowieczego, a ciałem w sensie ludzkiej natury. Tak? Bo o tym tu mówi. Poza tym, jeżeli już tak wszystko, o że chleb jest materią, a my tu jesteśmy takie duchowe duchy, że nawet Duch Święty nie jest tak uduchowiony jak my. Tak, Rafałku, a zbawienie przyszło przez materię czy przez ducha? Chrystus umarł na jakimś duchowym, mikrofalowym krzyżu czy na dziele rąk ludzkich? Rafałek! Kto zrobił ten krzyż? No, czy ten krzyż, na którym umarł Chrystus, to 2 tygodnie wcześniej nie było jakieś drzewo, które poszedł jakiś icek, fizycznie drzewo z fizycznymi korzeniami, fizyczny icek, fizyczną siekierą je ściął, następnie fizyczną piłą i heblami je oheblował, fizycznymi narzędziami sporządził 2 belki i te 2 fizyczne belki zostały nałożone Chrystusowi na ramionach i do tych fizycznych belek został przybity i fizyczna krew po fizycznych belkach spływała. A więc jak ta materialna krew, fizyczna krew na fizycznym krzyżu mogła dokonać duchowego dzieła odkupienia? Rafałku? Tak. Więc chleb jest materią, ale przez tą materię daje nam się Bóg, który z nieba zstępuje, Rafałku. Tak, przez ten materialny chleb, dokładnie tak jak w Wieczerniku. Ale ja wiem, jesteś protestantem, dlatego pewnych rzeczy nie rozumiesz. Nie? Przyszedł mój mały. Przyszło moje chudąco. Dobra, Nathan. Więc Rafałku, nie przekłamuj Słowa Bożego i myśl bardziej biblijnie i dostrzec to, że przez materię Bóg może dokonywać wielkich znaków duchowych, takich jak zbawienie i odpuszczenie grzechów i wyzwolenie nas od piekła. Dokonało się na materialnym krzyżu. Dziele rąk ludzkich. Pozdrawiam.